Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Ja jestem Lakemer, a to jest oczywiście dodatek Krew i Wino. Słuchajcie, jadąc do zadania, jak widzicie, jest poszukiwanie arcymistrzowskiego rynsztunku kota, natknąłem się na coś, co nie wiem co to jest, ale widzę, że jest rozwalony jakiś obóz. Możliwe, że to jakiś kłeścik będzie przy okazji, tak więc zajrzymy sobie. Faktoria kupiecka. No, grubo tutaj, ale nie słychać żadnych zwierząt. Krew jest, dużo krwi. Wolniej, płotka. O, dobra, możemy zbadać. Zajrzyjmy, co tu jest na tym? Wszędzie porozwieszane. Strzeż się białego terroru, za teren zakazany, nie wchodzić. Ewentualne straty na zdrowiu lub mieniu pokrywa hrabia Borges di Salvares. Okay. Być może biały terror ze zlecenia. I potwór z tego ogłoszenia. To jedno i to samo stworzenie. Możliwe. Być może dziś... Mężczyzna. Wykrwawił się. Rany zadało duże stworzenie. Widać wyraźne ślady pazurów na całym ciele. Gardło jest rozszarpane. Być może jest to jakieś zadanie, które mamy do zrobienia. Krew. Dosyć świeża. Potwór zaatakował niedawno. Słuchajcie, zajrzymy jeszcze tutaj. Ja wiem, że nie powinno się tak robić, ale... No wiecie. Tam nie zajrzymy. Zawalone wszystko. Czy coś tutaj? Nie bardzo. Cześć, płota. To sobie popodnosimy. Bo i tak to się już nikomu nie przyda, niestety. Krew. Dosyć świeża. Potwór zaatakował niedawno. No dobra, Geralt, to już wiemy. Tu coś jest. Ślady. Ślady walki. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. To musiał być drakonid. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale te ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Proszę bardzo. Scenka jakaś? Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny. Jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów? A dzieciom rodziców? Rozszarpanych przez potwora? Oczywiście, ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa po rymarzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. No dobra, kim on jest? To jest ten baron zapewne. Kim właściwie jesteś? I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Ród di Salvares od wieków sygnuje się Regulus Platinum.
Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Powiedziałeś, że to ostatni bazyliszek. Skąd o tym wiesz? Ostatni egzemplarz tego gatunku. Widzisz, kiedyś było ich znacznie więcej, ale wyginęły, kiedy wykarczowano lasy bukowe. Sugerujesz, że istnieje bezpośredni związek między bukowym zagajnikiem a bazyliszkami? Istnieje pośredni. Otóż niegdyś lasy bukowe pełne były saren, a one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Wtedy niestety wkroczyli wiedźmini. I cóż, została już tylko ta jedna, ostatnia sztuka. To samica. Jeszcze w zeszłym roku były dwa bazyliszki, ale partner Jokasty nie przetrwał. Jokasty? To jej imię. Mój ojciec tak ją nazwał na cześć nieboszczki matki. Jokasta wysiadywała wtedy dwa jaja. Ale kiedy samiec zginął, wyrzuciła je z gniazda. Ciekawa historia. Wiesz może, gdzie gniazduje ten twój bazyliszek? Pewnie, że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem, jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawia charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch. Ciekawe. Bazyliszek srebrzysty. Ale nie jest to część naszego zadania. Zobaczmy w zadania. Czy jest to w zleceniach wiedźmińskich? Nie. Cóż to takiego zadanie? Poboczne któreś? To nie. Równowaga w przyrodzie. To jest to. 46 poziom. No nie, no nie. To nie jest dla nas historia jeszcze w tym momencie. Śladów dużo. Ale, Geralcie mój kochany. Wrócimy tutaj. Oj, wrócimy. Bo dalej. Historia jest ciekawa. I tak musimy zejść z płotki. Bo widzę skrzynię. Chodź do mnie, skrzyneczko. Chodź, co tam? O, zbroja turniejowa. Myślałem, że coś więcej. O, możemy sobie wzmocnić zbroję. Spoko. Zbieram wszystko, bo wszystko się przydaje tak naprawdę. A w sumie jakbyśmy chcieli, to jeszcze trochę tego zostało do pozbierania. No, ale nieważne. Słuchajcie, 8 minut nam zleciało na zbadanie tamtej sprawy. Mimo iż nie jest to nasz kłeścik tak naprawdę. No i słuchajcie, jedziemy tam. Tam właśnie jedziemy. Duża chałupa. Swoją drogą. To musi być posiadłość Deloni. Wolniej, Piotka. Tędy nie wejdziemy. Już widzę, bo jest zamknięte. Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. A raz Gelalt coś znajdziemy. Może i nie. Tu coś jest. Też zamknięte. Gdzieś tu jest wejście. To zresztą nam już na mapie pokazują, ale oczywiście trzeba było pobiec z drugą stronę. No czemu nie? Hopsa. O, i jest wejście. No dobra, co tu tak gęsto? Aż się zawiesiłem na drzewkach. Okej, okay, no to ewidentnie wskazuje nam jedną drogę. Okej, okay, tędy nie wejdę. Tędy trzeba. Co wy tam robicie? Bracia! Zabijaj! Mordujmy! Dobra, panowie. Halo. Co mnie tymi młotami tak? Uważaj się! Ja wam dam. Wypad z tym łukiem. Smród.
Ulala, tam smród, Geralt. Prawie żeśmy się zabili. Okej, okay, nie zauważyłem tego w ogóle. Nie może nam uciec! Spokojnie, bez emocji. Powolutku, bez nerwu. Jak, kurwa! Dobra. Hopsa, przyjaciela nie ma. Tamtemu się przymarzło, bo wrzuciłem do miecza glif. Okej. Okay. To by było na tyle. I coś było do podniesienia. Nie na moje nerwy! Nie na moje nerwy! Na rany lebiody! Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? Sklepikarz? Ciekawe. No właśnie, co tu robisz? Dobre. Ta willa wyglądała na opuszczoną. Jesteś jej właścicielem? Właścicielem? Nie, skądże znowu? Jestem tymczasowym zarządcą majątku. Z rozkazu ministra skarbu mam się opiekować nieruchomościami zaginionego hrabiego Delony. Ale sam widzisz, jak ja jestem traktowany. Nikt z pałacu nawet nie raczył łaskawie mnie ostrzec, że Villa Vedet jest kryjówką grasantów. To znaczy, na szczęście była, dzięki twojemu bohaterstwu, monsieur. Szukam pewnych rękopisów. Konkretnie schematów wiedźmińskiego rynsztunku. Nie znalazłeś może czegoś? Nie zdążyłem jeszcze zrobić inwentaryzacji majątku ruchomego. Niedawno przyjechałem, a potem pojawili się ci grasanci. Jak chcesz, to możesz się tu rozejrzeć. No to dzięki, a to pokaż, co masz na sprzedaż. Pokaż, co masz na sprzedaż. Zobaczymy, czy coś interesującego. Ule Boga, panie, coś ty nic nie masz. I o czym my mamy rozmawiać? Mogę ci jakieś tam rupiecie posprzedawać. Stąd weźmiesz coś? Nic. No jedzenia ci nie będę sprzedawał, ale... Tutaj moglibyśmy coś ci opchnąć. Coś tu jest drugiego w ogóle? Tu figurki jakieś. A, dobra. Bierz tę skórę. Skór mam pod dostatkiem, ile tylko będę chciał. Okej, tego jeszcze sprzedam. No i zostało mu dwa, tak więc dziękuję bardzo. Dzięki. Bywaj. Zjedzmy sobie jeszcze pierożka. I coś tu było do podniesienia. Rozkazy. Od niejakiego Rubena. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Pozbierajmy sobie ten sprzęt. Im się już nie przyda. Okej. A, to możemy jedynie zgasić. Myślałem, że możemy coś z tymi kurczokami zrobić. Tu nic więcej nie ma. Tu mamy do pozbierania. Ale wina! Wow! Cały wóz wina. Dobra. Tu coś jeszcze się znalazło. Czy tu już pozamykane wszędzie? Tak. Ciekawe. Tam coś z tyłu jest jeszcze. A to zwykłe grzyby. To akurat mało interesujące. No i co? Coś jeszcze? Skrzynia. Spodnie. Tu śmieci jakieś. Tu jeszcze mamy. No i jeszcze się ostał gdzieś tutaj. O, proszę. No i co? Do domu mnie wpuścisz? Tamtędy? Ale można się tutaj dorobić. Tu jest zamknięte. Przyjacielu mój złotooki. Którędy tu się wchodzi? Gdzie ja mam wejść? Może tu?
O, jest. Piknie. Piknie, piknie. Szkatułki. O, ładnie sobie tutaj żyli. Aha. Jest i zbroja, pięknie. I list jakiś. Przeczytajmy go, tylko niech się tu wyświetli. Okej. Otrzymał on twój list i cieszę się, że znalazłeś rozwiązanie swoich problemów. Wiedźmin, sądząc z opisu, rzeczywiście może być niebezpieczny. Zresztą zawsze powtarzałeś mi, że to zimni mordercy i odmieńcy. Myślę jednak, że mimo wszystko powinieneś przystać na jego propozycję. Jeśli te schematy rzeczywiście opisują rewolucyjne techniki płatnerskie, nie tylko uda ci się wypełnić kontrakt zlecony przez księżną panią, ale na dodatek staniesz się sławny. Przecież na tym zawsze najbardziej ci zależało. Szukanie ochrony u bandytów z ruin pałacu Artach, chyba tak, jest dobrym pomysłem. Jeśli rycerze nie mogą sobie z nimi poradzić, to Wiedźmin też poczuje przed nimi respekt. Urodzeni pod ciemną gwiazdą zawsze szanują się nawzajem. Mimo wszystko uważaj na siebie podczas tego spotkania. Bandytom i mutantom nigdy nie wolno ufać. Zawsze twoja Belinda de Lanei. Lunei, Lanei. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. To jest to. Do pałacu w sumie nie jest daleko. Możemy sobie... Halo. A, tu nie tutaj. Tu jeszcze jest coś. Proszę bardzo. Kto by się spodziewał? Z tym, że nie bardzo jest tu co? Jakieś druty. Tu jedna skrzynia i to wszystko, domyślam się. Nie będę skakał, bo domyślam się, że to może się źle skończyć. Mimo, że to nie jest wysoko, tak? Dobrze wiecie, że nawet jeśli wy byście skoczyli, to nic wam by się nie stało. No kurczę! Zawsze nie w te drzwi wejdę. Dobra. Co chciałem, to mam. Czy tu będzie otwarte teraz? Fajnie. No dobra, płota. Nie no, tylko lecimy dalej. Wszędzie są porozwieszane te plakaty, żeby uważać na tego gryfa. Czy cokolwiek to tam jest. Okej, woda. O, proszę bardzo. Obozowisko. Nie dajcie mu odsapnąć! Ała, halo, co to miało być? Pokaż, co umiesz. Nie pokażę. Najpierw tu ten przyjemniaczek. Niech pochwalony będzie prorok Lewiota! Przestańcie mi tu machać. No chodź. Niech pochwalony będzie prorok Lewiota! Nie będzie pochwalony. Obchodźcie go! Obchodźcie! Ja ci zaraz to dam, chodź tu. I dziękuję bardzo. Tyle z obozowiska zostało. Żadnych emocji nie było. Szkoda. Geralt, pozbieraj śmieci. Coś jeszcze? No i chyba nasz pierwszy obóz to będzie. Rycerskie buty. O lela, ale tego jest tutaj w środku. Pięknie. Dobra. Fajnie. Ale my lecimy dalej. Lecimy dalej. Co ciekawe, tu mamy jakiś... coś. Ładnie tutaj. To musi być siedlisko bandytów, o którym pisał Delony. Kryjówka Hanzy. Aby to... Co tu jest? Okej. Okay. Zachowaj szczególną ostrożność. Wolniej. To akcji nam się tu przyda. Zejdźmy z konia i podejdźmy ich jakoś tak. Pokaż, co umiesz. Który tak? No, ale ich tam jest.
Jeszcze psy. Oj, to będziemy mieli teraz grubą imprę. Mówisz? To wybacz. Na szczęście psy mają mało życia, to można je szybko ubić. O, ale na strzałka poszedł. Na rany! Lepiody! Nienawidzę bitki na głodniaka! To nie mój pech. No z psami nie jest problem, tak? Na dwa strzały, jeden pies, tak więc... I one nie są też jakoś wyrywne do walki. Okej, skończyły nam się miksturki. Niedobrze. Zobaczcie, ich tu jest. Długo nie pociągnie! Kurwa no! Zabiłeś go, ty skurwysynu! No zabiłem go, no co? Jakiś problem z tym masz? Chodź tu. Co robiłeś? Możesz jeszcze się poddać. Oj, słuchajcie, ale będzie zbierania po nich, nie? Dobra, tamten sobie już umrze od krwawienia. Mówisz? Ale dostałem w młota. Dobra, jeszcze raz miksturkę trzeba. I pierożka. Żaden błąd! Zabiłeś go, ty skurwysynu! No, słuchajcie, nie ma lekko. Się ich namnożyło. Kurwa, pomóżcie! Ach, pięknie. Jeszcze tam są, Geralt. Ale dobra, odpuścili sobie. No, słuchajcie. Namnożyło się ich tutaj. Łódka sobie stoi bezpiecznie z tyłu, a my musimy się mordować z całym oddziałem Hanzy. Ale za to możemy sobie potek nastukać. Już mamy pełno, ale naprawmy sobie miecz. Geralt, jak tam twoje przeciążenie? Gdzie to jest? Gdzie to tu pisze? Tu bo jest. 99/170. Spoko luz. A naprawiaczkę weźmy sobie tą dużą. Co tu za bełty? Ciekawe. No dobra, zbieramy dalej. Okej, już widzę, się do nas garną. Chodźcie, chodźcie, panowie. Chodźcie, chodźcie. Okej, nie mogę zbierać w tym momencie. O, spoko. Na strzała padł? Nieźle. No i z tymi młotami coś widzę mają. Że co? Ja ci dam. No i była rączka, tak? Nie ma rączki. Już ci się nie przyda. No słuchajcie, do zbierania tutaj po tych grasantach to jest... Zresztą sami widzicie ile. Ja jeszcze tak, wiecie, cały czas spamuję E, tak? Ale jakbym miał spację wciskać, ojej. Wiecie, no co prawda byłoby szybciej, ale... O, jeszcze tam coś zostało. Nie ma, każdego ograbiamy. A to po psach zostało. Dobra, surowe mięso. Coś można z tym zrobić, to akurat nie problem. No, słuchajcie. Tego się nie spodziewałem, że Hanza... Hanza to będzie taka gruba impra. No, dopiero zarzuciłem sobie Quen. Dajże koleś siana, co? Proszę mnie nie bić, tak? No. Tyle by z tego było. Jeszcze jeden. Mówisz, jesteś sam. Na chuj żeś
15 lat! Ale nie powiem, jeśli tylu by się na ich tam nazbierało naraz, to jeden wiedźmin miałby niełatwą sprawę. No ale zobaczcie. Musimy tylko jeszcze znaleźć jakiegoś kupca, który będzie chciał od nas kupić ten sprzęt. No i słuchajcie, będziemy bogaci. No dobra, może nie bogaci, ale... O ty mendo, ale słabo uderzył. Oj, Geralt, tak nie trafić. Co prawda zabiliśmy go, ale... Tak nie trafić. Nie dasz rady się obronić. No i co? I na końcu ubijemy, że tak powiem, Herszta i nie ma ich. To możemy wysadzić. No trochę ich jeszcze tam jest. To akurat nie problem. Dla nas, wiedźmina. O, jakieś barwniki. Pięknie, ładnie. Kartki papieru. To akurat nie wiem, do czego nam się może przydać. Niemniej jednak, chodźmy dalej. Jeszcze psy chyba. To twój zły dzień. Jeszcze ich jest tutaj sporo. No pies Hanzy to dla nas nie jest problem, ale... Teraz jak oni będą nam tutaj z łuków strzelać, może być problematyczne dla nas. Nie ma takiego strzelania. No nie, z takiego bliska nie trafić. To chyba ty ze mną lecisz w takim razie. Skoro to z takiego bliska nie trafił. Oj, wybacz. Coś te finishery jakoś tak nie łapią do końca, ale... Co mnie to... Mnie to nie boli. Ważne, że gra daje radę. Dobra, co tu mamy? Tu po nim coś zostało. Czy tu coś jeszcze? Tu mamy. A, srebrny puchar. Nic nadzwyczajnego. Dobra, trochę tego surowego mięsa pewnie będzie. Nie, psie sadło. Spoko, przyda się. Kiedyś, może, do czegoś. No i co? Został jeden koleś, tak? Teoretycznie przywódca. Albo przywódca siedzi w środku. No proszę, pies Hanzy. No już do ciebie idę, przyjacielu, no. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Dobra. Załatwione. Jeszcze możemy sobie tutaj podnieść pancerz, podnieść w sumie wszystko. No i słuchajcie, zostało ostatni do ubicia. Coś tu było jeszcze? Nie. No to do góry. Przywódca jest jeszcze wyżej. Co tu mamy? Struktura bąbelkowa Hanzy. Ha, ciekawe. Czy tu coś mamy? Nie, tu jest tylko przejście. Tam jest nasz mistrz do ubicia. Tu sobie sprawdzamy, czy nie ma nic ciekawego do podniesienia. Kurczę, tu jest 30 minuta dochodzi. Słuchajcie, ciekawe, czy uda nam się Ardem to zgasić. Haha, da się. Fajnie. Okej, okay. Co tu mamy? Spodnie i buty. Nieźle. Dobra. No i... Okej, okay, to możemy sobie przeczytać. Wszystko poszło zgodnie z planem. Bartolom okazał się idiotą, tak jak sądziłem, a i wiedźmin dał się wciągnąć w pułapkę. Był zbyt ufny we własne możliwości. Od początku spotkania udawaliśmy znudzonych osiłków, którzy tylko czekają na zainkasowanie swojej działki, gdy Delunay, Lanay, nie wiadomo, i wiedźmin doszli wreszcie do porozumienia, ten drugi wyjawił w
końcu, że reszta składników ukryta jest w jaskini Duszne Doły. To niebezpieczne miejsce, ale może znajdziemy sposób na dotarcie do wiedźmińskiej skrytki. Wystarczył jeden wypuszczony z ukrycia bełt. Po wiedźminie spodziewaliśmy się więcej, więc został kilka. I słusznie, bo okazał się bardzo żywotny. Mimo że już nie mógł się ponieść, pozwoliłem chłopcom sprawdzić, ile bólu jest w stanie wytrzymać wiedźmin. Zasłużyli na trochę zabawy po dobrze wykonanej robocie. W końcu zdobyliśmy pieniądze Deluneya, a wkrótce spróbuję wydobyć z Dusznych Dołów schematy i sprzedać je, skoro są tak cenne. Wiedźmin i płatnerz mieli pecha. Trzeba sprawdzić te Duszne Doły. Ciekawa nazwa dla jaskini. Ciekawe, czy bandyci wydobyli skarb z jaskini. Antoine Szpak Stragen. Zapraszam. Teraz napierdalamy! Słychać tam niby, że ktoś tam w tle krzyczy, ale tam nikogo nie ma. O, przynajmniej finisher zadziałał dobrze. No nie, no koleś, nie postarałeś się. I co? I nic przy sobie nie miał. Rękawice jakieś tam. I... Okej, okay, to już było coś ciekawego więcej. Najpierw to. Słabo. Ciekawe, ciekawe. Tu jeszcze coś masz? Jakieś wina. No dobra, zostały nam 3 schematy jeszcze. Daleko do Dusznych Dołów nie ma. Tak więc słuchajcie. O, scenka. A tak, bo ubiliśmy Hanzę. Co się teraz stanie? Jaka muzyka wyniosła w ogóle? Rycerze? Jedi? Przylecieli? Jakieś podziękowania? Coś dostanę? Pieniążki może? O, idzie ktoś. Przynajmniej podziękowania dostałem. Chociaż tyle. No ładnie, ładnie. W sumie nie spojrzałem, czy widać miasto stąd. W sumie kto by sprawdzał. Pozwól na chwilę. Mówisz? Terror Hanzy zakończony. Rozbiłeś kwaterę główną Hanzy i zabiłeś lidera. To koniec ich wpływów chyba na tym terenie. Co jest? No, no. Szpak Stragen herbu w dupy jebany skurwysyn gryzie ziemię. Niech mu ciężko będzie. Zapracowałeś na solidny rabat u mnie, wiedźminie. Mówisz? A właśnie. Coś mi się kojarzyło. Spotkałem już jakiś czas temu jednego Stragena. Niestety. Co ty powiesz? To musiał być jakiś straszny kutas. Tego nazwiska nie noszą porządni ludzie. Tego nie wiem, ale tamten rzeczywiście do uczciwych nie należał. I bardzo źle skończył. Zatłukłeś dziada, wiedziałem! Druidzi mnie wyręczyli. Spalili go żywcem. No i chuj mu na grób! Dobra. Słuchajcie, ja będę kończył na tym okienku. Zobaczę, co on tam ma do sprzedania i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kończyli zbieranie rynsztunku kota. Trzymajcie się. Piona.